to, że piąty zjazd takichże może być w Mielcu w 2017 roku, konkretnie od 21 do 22 października. Jeżeli chodzi o ten zjazd agrolotników, to tak jak w Poznaniu czy w Krakowie, to udział bierze około 300 osób, z tym, że zakłada się, że 250 to będą przyjeżdżający, a z kolei no, lokalnych to w granicach 50 osób. To są zjazdy, no, które mają już swoją renomę i jeżeli chodzi o mielecką tutaj mielecką lokalizację, ona została zaakceptowana przez prezydenta i została zaakceptowana przez samorządowy Centrum Kultury, że jest możliwość w tym czasie, żeby odbyło się takie właśnie spotkanie. Na tym spotkaniu no, też byłaby sprawa towarzyszących jeszcze takich, oprócz takiej typowej po prostu wystąpień i tak dalej, które były na poprzednich zjazdach, jeszcze byłaby wystawa, ponieważ rok 2017 jest rokiem 50-lecia rozpoczęcia usług agrolotniczych w Polsce. I tak się... Nie w Polsce, za granicą. No w ogóle usług, że Polska podjęła usługi agrolotnicze zagraniczne. I to podjęcie było przez konkretnie WSK Mielec. I z tej okazji byłaby również zorganizowana taka wystawa właśnie jak 50 lat temu ta usługa w Afryce wyglądała. Tu kolega Józef i kolega Jerzy mają zdjęcia z tamtego właśnie czasu i one by były podstawę takiej właśnie wystawy w Domu Kultury. No, rozpatrujemy również też, ponieważ to będą ludzie z zewnątrz, żeby może na rynku też zaprezentować jakąś taką skrótową historię rozwoju tego lotnictwa w Mielcu. Ja zacząłem zastanawiać się nad tym, żeby pokazać stulecie Mielca, ponieważ stulecie niepodległości jest w 2018 roku, to można już tak z pewnym wyprzedzeniem pokazać, co się od 1918 do 2017, czyli 99 lat w Mielcu działo. No jeżeli chodzi o jakąś taką sprawę, która by w pewnym sensie wprowadzała do tych rozmów o tej historii, to byłby taki wykres, który zaczynam tutaj opracowywać. Na tym wykresie jest pokazane tak, to jest tym kolorem, to jest jak się rozwijał Mielec, to jest akurat te stulecie pokazane, jak się rozwijał. To może tutaj kolega Jerzy by nam, prawda, który brał udział już w poprzednich zjazdach, przedstawił, jak wygląda aktualnie. W skrócie, pierwszy zjazd powstał z inicjatywy jakiejś tam grupy ludzi z chęci spotkania się. Ja tylko tak tytułem wprowadzenia powiem, że przez Zakład Usług Agrolotniczych przewinęło się 585 pilotów, 926 mechaników. Na akcjach zagranicznych to, co się przewijało. Z inicjatywy grupki ludzi ktoś tam rzucił hasło, może by się tam spotkał, wypił kawę, piwo. I inicjatorem tego, organizatorem pierwszego, w zasadzie to miało być jedno jedyne spotkanie,
był inżynier Mazan. W tamtym czasie pracował w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wcześniej był dyrektorem ZUA też. Wspólnie z panem Stefanem Weckerem, głównym inspektorem lotnictwa cywilnego w pewnym czasie, wykombinowali takie towarzyskie spotkanie. Odbyło się to w 2005 roku na Mazurach. Bardzo sympatyczne, miłe, bez jakiejś tam wielkiej pompy zewnętrznych zakładów. Po prostu składka własna. Jacyś tam drobni sponsorzy się znaleźli, dorzucili do tego, żeby było mniej, bo to już większość ludzi na emeryturę. I wtedy po tym zjeździe w 2005 roku został, że tak powiem, wymuszony drugi. Organizatorom uczestnicy nie darowali, niemalże zmusili do zorganizowania następnego zjazdu. I następny zjazd odbył się w roku 2008 w pobliżu Ostródy. To był, już nie pamiętam nazwy miejscowości, też bez wielkich zakładów i wielkich pomp, oparte w zasadzie o udziały własne. Kilku sponsorów dorzuciło parę groszy i w zasadzie miał to być ostatni zjazd. Z czasem wyszło, że w Muzeum Lotnictwa w Krakowie nie ma wystawy samolotów rolniczych. Inżynier Karst zaczął za tym chodzić, żeby w Muzeum Lotnictwa stworzyć takie stanowisko, stoisko czy dział agrolotnictwa. Wspólnymi siłami na zasadzie okrzyku, kto mógł, przyjechał pomóc. Pościągaliśmy trochę tych samolotów, jedynie dromadera brakuje do dnia dzisiejszego, bo za drogi był taki przeżytek, żeby go tam ustawić i do dzisiaj dromadera nie ma w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Stworzyliśmy tą wystawę. Przy tej okazji odbył się trzeci zjazd. To było w 2011 roku. Przy tej okazji było odsłonięcie tablicy pamiątkowej tych, którzy w usługach zginęli. Bo to też jest znaczna ilość ludzi, 70 parę osób. Podczas tego zjazdu na terenie muzeum już się narodziła inicjatywa zorganizowania następnego. Wystąpił z taką propozycją i z zaproszeniem dyrektor Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego ze Szreniawy. I na tej bazie, opierając o to, przy pomocy też tam wąskiej grupy ludzi, którzy jeździliśmy, najwięcej czasu pochłonęło odtworzenie, odbudowanie M15, ten, który był tam w rejonie Szczecina rozbity. Muzeum kupiło dromadera z ZUA, no i dostali AENA, inne samoloty w sumie mają, powiedziałbym, nawet ciekawszą wystawę lotniczą, jak Muzeum Lotnictwa. Mają 240 samolotów. No. W tej chwili... Znaczy w Krakowie? Kraków. To Kraków. Kraków. Mówimy o Szreniawie. Nie, w Szreniawie tam jest... Szreniawie to nie jest. W Szreniawie jest 6. Antonow, jest Dromader, jest M15. No CSS jest. Jest CSS, jest Gawron, jest Kruk, jest Śmigłowiec Mi-2. Tak, nie, Tak. Praktycznie wszystkie samoloty, które rolniczo latały. Z tych głównych, no, nie wspomnę. No i teraz powstała inicjatywa, koncepcja, żeby zorganizować piąty zjazd w Mielcu. Podstawa tego to jest, znaczy podstawa do wykorzystania temat. 50.
Dobrze mówię? 50? 50 rocznica rozpoczęcia usług agrolotniczych przez WSK Mielec. Pierwsze AN-y poleciały do Egiptu i Sudanu z WSK Mielec. Później to zostało przejęte przez ZUA. Już pomijam te wszystkie jakieś tam szczątkowe jeszcze inne firmy, Aeroklub. Nie, w każdym razie WSK Mielec temat odpuściło po jednorazowej akcji. No ale fakt taki był. Jest okazja, żeby pod to podbiąć.